roku 1990 ówczesny Sejm przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym. Dziś na terenie całej Polski, w miastach i gminach wybierani są wójtowie i burmistrzowie. O tym przełomowym wydarzeniu sprzed 26 laty pamiętali przedstawiciele władz naszej gminy. 30 maja odbył się uroczysty Dzień Samorządowca w gminie Piekoszów. Wójtowie, prezydentowie, burmistrzowie jednogłośnie się mówią, że były to dobre decyzje, dlatego że mieszkańcy są w tej chwili bliżej władzy urzędującej. Dzisiejsi przedstawiciele władz samorządowych spotykają się z mieszkańcami bezpośrednio. Spotykają się na zebraniach, spotykają się w urzędzie, spotykają się, przysłowiowo mówiąc, również na ulicy. Mieszkańcy mogą za pośrednictwem takiego bliskiego kontaktu przekazać wszystkie swoje uwagi bądź problemy, które de facto samorząd natychmiast stara się rozwiązać. O swoich studenckich czasach i zrodzeniu się zainteresowania polityką opowiedzieli również obecni na wydarzeniu posłowie Krzysztof Lipiec i Anna Krupka. Samorząd na Rzeczpospolita to jedno, co nam w dobie przemian ustrojowych się udało. Bo dzisiaj mamy nie tylko samorząd terytorialny ograniczony do gmin, ale mamy ten trójstopniowy podział samorządności w Polsce. 8 lat później została uchwalona ustawa o samorządzie powiatowym, o samorządzie wojewódzkim. No i dzisiaj tak naprawdę jesteśmy Polską samorządową. Bo to jest słuszna idea, żeby władzę przybliżać do obywateli, ale jak się tę władzę przybliża do obywateli, to tej władzy nie tylko daje się kompetencje, ale daje się również środki na to, aby te kompetencje mogły być skutecznie realizowane wobec tej wspólnoty samorządowej, jakoby ona nie była, czy gminna, czy powiatowa, czy wojewódzka. Chciałabym Państwu życzyć, żebyście słuchali obywateli, żebyście wsłuchiwali się w ich potrzeby, bo myślę, że oni przede wszystkim wiedzą najlepiej, co jest dla nich dobre i jakie zmiany włodarze gminni czy inni szczebli samorządu powinni wprowadzać, ale rzeczywiście, abyście także słuchali z takim jednak pewnym rozmysłem, pewnym dystansem i z rozsądkiem wprowadzali ważne dla mieszkańców zmiany. Więc życzę satysfakcji, ale życzę także rzeczywiście takiego spełnienia w tym, co robicie, bo to jest, myślę, bardzo ważne. O początkach w samorządach opowiedzieli także inni goście wydarzenia, tacy jak Tomasz Zbruk, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Magdalena Ciołak, doradca starosty kieleckiego. Chciałbym tak powiedzieć, że praca samorządowca jest bardzo ważną pracą, ponieważ ma bezpośredni kontakt z osobami tutaj bezpośrednio żyjącymi. Pomimo młodego wieku ja miałem okazję być na różnych szczeblach samorządu terytorialnego, począwszy od gminy, powiatu, wraz z tym radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. I wiem z własnego doświadczenia, że największą właśnie pracę wykonuje się tu na samym dole. Gratulujemy Państwu tego, że Państwo możecie spełniać tę rolę. My dziękujemy też za to, że możemy docenić to, co robicie. Gratuluję Panu wójtowi pomysłu, realizacji i jako przełożonego Państwa gratuluję, że docenia Waszą pracę, bo to jest naprawdę ciężka praca. Z podwórka fotolandzkiego mogę powiedzieć jedną rzecz. Często o gościach hotelowych słyszycie Państwo, oglądaliście Państwo różne filmy. Ja właściwie miałam to na porządku dziennym, ale chcę powiedzieć, że taka praca to jest służba, ale najważniejsze, służba, ale nie bycie służącymi. To zawsze jest to, co Państwo powinniście realizować. Dziękuję bardzo. Podczas uroczystości wójt Zbigniew Piątek na ręce Andrzeja Paździerza, dyrektora Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie, złożył serdeczne gratulacje za otrzymanie przez niego tytułu Świętokrzyskiego Bibliotekarza 2015 roku, dziękując tym samym za pracę na rzecz lokalnej społeczności i promowanie kultury na terenie gminy. Prawda jest taka, że nagroda imienna ma wielu ojców i wiele matek. To, że ona jest tytułowana dla Andrzeja Paździerza, to nie znaczy, że nie pracowało na nią 15 osób, które pracują w tej instytucji.
tutaj od razu też podziękowania tej ładniejszej stronie instytucji, bo siedzą z nami dwie panie, pani Ewa, pani Sławka. To na wasze ręce podziękowania dla wszystkich pracowników, bo tak jak powiedziałem, to jest nagroda dla nas wszystkich. Całość wydarzenia uświetnił występ chóru szkolnego Bonus z Piekoszowa. Moje